Henryk Sienkiewicz w swojej powieści pod tytułem Krzyżacy przedstawił konflikt polsko-krzyżacki od 1399 do 1410 roku. Utwór był protestem przeciwko germanizacji prowadzonej przez rządzących zaborem pruskim. Ukazywał Polskę w okresie świetności i oręża. XV czerwca 1935 roku w Niemczech, na terenie Prus Wschodnich, wydano jednak rozporządzenie, które zakazywało rozpowszechniania powieści Henryka Sienkiewicza pod tytułem Krzyżacy.